Przyznam się, że podpierdoliłem Borygowi Kulowi kula, ale jak się przyznaję, to chyba tak nie do końca kula. Źle, nie? Zresztą Borygowi pozwolił się. Co sobie przyczepię, kurwa? Leżałbym. Jebać góry. O! Prawie jebłem, ale jednak nie jebłem. Zamontuj. O! Pan ma relaks, kurwa, teraz. Nie, no dobra, kurwa, wyleżałem się. Wyspałem się, wszystko fajnie, pięknie, nie mogę narzekać. Słuchajcie. Jak się to tutaj zamontuje. Buty są fajne, ale jednak chyba telefon trzymać nie dadzą rady. W ogóle słuchajcie, robaczki, co tam porabiacie? Co tam ciekawego? Jaka w ogóle jest? Pogoda idzie, ta wiosna tam do nas już, jak trzeba, kurwa, czy dalej leci w chuja z nami? Jak to jest? I, a ja wiem, że to krzesełko drugie zrobią. O, w ten sposób. No i teraz jest koniec, bo... Patrz. Mam pomysł, kurwa, jak mi świeci zęba. Znowu mam pomysł. I znowu coś wpadło, kurwa, a potem to spieniężę. Powrócić w słońcu na chwilę. Poszedł w chuj. Poszedł chuj też byłoby tutaj trafnym stwierdzeniem. Czy będzie w tym roku jeszcze jakiś koncert w Szczecinie? Ciężko mi się określić. To trzeba byłoby pytać w klubach. Jeśli będzie zainteresowanie, to myślę, że zrobią. Ja nie mam nic przeciwko Szczecinowi, lubię tam przyjeżdżać. Fajne oksy, dzięki. Siema, siema, Igor. Ile palisz dziennie, fajnie. Mordeczko, na ten moment to ja wcale dużo nie palę samych papierosów, wiesz? Sporo palę sobie Aikosa. Bo fajnie się po tym czuję, jeśli chodzi o płuca i czuję różnicę na koncertach, kiedy dla was gra. Więc z papieroskami na ten moment ja sobie przepalam bardzo często, jak już, a nie palę i kurwa, nawet ostatnio pedałki sobie jaram, bo powiem wam, że jak się trochę popali tego Aikosa, to już potem normalne ślugi tak średnio wchodzą. Wiesz. O, Gosia się pojawiła. Cześć, Gosiu. Gdzie jestem? To jest taka jeszcze półzagadka, wiesz, kurna. Bo jego wróci, to mnie poinformuje, też przed chwilą mówiłem. Ale gramy co? Tam gdzieś w okolicach, ty wiesz, ja wiem, gdzie, o czym jest mowa. Oni jeszcze nie muszą, bo nie było informacji, ale ja wiem, że rozjedę go w tym roku. Najlepsze godziny, proszę. Najlepsze. Igor, kiedy Poznań? Poznań już był. Był chyba dwa razy, albo jeszcze ma być, ale to warto sprawdzić sobie na zdjęciu w tle. Tak jak zawsze powtarzam, tło już ostatnio zaktualizowaliśmy. Także najbliższe miesiące tutaj marzec, kwiecień,
możecie sobie zobaczyć. Maj, czerwiec też jest rzucony, podejrzewam, że na maj, czerwiec jeszcze coś tam dojdzie. A dalsze miesiące będziemy wam, wiadomo, z czasem dalej publikować, nie? Lubię wakacyjne, to raczej festiwalowo głównie, bo wiadomo, że próby się trochę wycofują. Czy wiem już, kiedy nowe Blindware? Słuchajcie, właśnie, nowe Blindware, to też jest ciekawa rzecz, o tym też możemy chwilkę pogadać. To już jest, można powiedzieć, zamknięte. Zostały nam kwestie, wiadomo, związane ze szwalnią, z trochę nową rozmiarówką pewnych rzeczy, ale to o tym potem. Tak czy siak, finalizacja. No, ciuch, jedna sprawa, że zaprojektujemy, ale potem musi się uszyć. Projekty już wszystkie są. Myślę, że to jest kwestia, no lada chwila. Będziemy wam jakieś ciekawsze informacje podawać, jak już będziemy mogli powiedzieć coś więcej, tak konkretniejszego, a nie tylko wam zarysować co i jak. Ściągnij okulary, lamu się chuj ci w dupę. Mówiłem do tego, co mnie nazwał jeszcze lamusem, bo tam, że prosicie, żebym zdjął okulary, to jest tu kulturalnie, odpowiadam, że zdejmę. Nie zapomnij o Wrocławiu, nie zapominaj, słuchajcie, Wrocław to sobie kurwa nie daje zapomnieć, bo Wrocław nas bukuje średnio kurwa 3-4 razy do roku, przynajmniej w zeszłym roku tak było, więc mam nadzieję, że i w tym roku Wrocław. Kiedy wracacie? Dopiero żeśmy przyjechali, szefie. Znowu mam pomysł, kurwa, znowu mam pomysł, zobacz jaki mam pomysł, ja pierdolę. Koniec. Taka będzie płyta, właśnie, rozumiesz to? Takie miałem pomysły cały czas, jak ten. Fajnie, gdy się żaba pojawi na chwilę, ale słuchajcie, żaba jeszcze jest w pierzynach, po prostu w pierzynach, jest przykryty kołderką i żabcia sobie jeszcze odpoczywa. A ja tu siedzę sam jak pała i gadam do telefonu, całe szczęście, że ze mną jesteś, jak ktoś patrzy z zewnątrz, to... To wiecie, jak patrzy, kurwa, to jest zawsze takie, co ty, kurwa, tutaj, kim ty jesteś, kurwa, co robisz? A w ogóle teraz nie wiem jak, ale jak wrócimy już do Polski, to pokażę wam na jakąś podkrętkę, jeden, dwa, sorry, z nowego Blindware'a, co wy na to? Zróbmy to. Gdzie teraz jesteś? To już mówiłem, że Borygo prawdę ci powie. Jaki mam kolor oczu naturalnie? Diabelski, kurwa, przecież cały czas normalnie mam. Jak nowy garniturek? Wygodny, elegancko, klasa, widzicie, znowu Borygo wczoraj mówił na live, jest... Przecież jest sportowa elegancja. W XXI wieku już łączymy, kurwa, sport z elegancją. Także wiesz, o co chodzi. Jest, kurwa, jak trzeba. Garnitur odwalony. Na wesele faktem nie pójdę. Jakoś mnie tak... to słoneczko wykusi nawet na sali się gdzieś zamykać, kurwa. Ja po prostu elegancką decyzję śmigową jeszcze. Maria, to kiedy coś w Rybniku? No Rybnik, słuchajcie, jest zaplanowany na G7 tu. G7 Tour, już mi się trasy pierdolą, na Edit Tour i nawet nie wiem, czy nie jest to publikowane już normalnie na tym, na wydarzeniu. Ktoś się pytał z Kiery, bo skarpetek nie pokazałem już tutaj akurat i chociażby chciałem zauważyć, że podkreślam wielokrotnie, że ja już tego nie robię, czyli musiałem do jakichś wniosków dojść, nie? Więc wiesz, Mefedru to szmata. Co znaczy tatuaż na palcach? Na palcach, ha, w mordo. Kiedy następny mecz z Jurkowskim? Słuchajcie, ja to myślę, że Jurkowski to się będzie teraz stresował w zaproszeniu mnie.
bo wiesz, kurna, stresowo, faktem do tej pory nie rywalizowaliśmy przeciwko sobie. Ale ja ostatnio gdzieś tam parę rozgrywek z kolegami miałem. Nie może się stresować się tym, że go pokonam, bo kurna gra zazwyczaj w jednej drużynie, ale myślę, że przy następnej wizycie Jurek mógłby się tym przejmować, że na przykład wypadnę kurwa lepiej od niego. Więc nie wiem, kiedy mnie zaprosi. Jurek, kiedy będziemy grać? Nie żartuję, słuchajcie, dne w chuja. Ni chuja nie podskillowałem, jeśli chodzi o FIFA. Także znowu Jurek musiałby mnie ratować i najprawdopodobniej z tego powodu, że ma dość, to... To chuj wie. Ale ja nie odpowiem na to pytanie paradoksalne. Chociaż chuj wie. Słuchajcie, Jackie Chana. Nie mam bitu teraz, ale kurwa. Słuchajcie, będę już powoli kończył tego live'a. Tam już widzę, że ktoś się zbiera, więc Jackie Chanem możemy tego live'a skończyć w pewien sposób. Ja sobie kurwa wyrecytuję. Wyrecytuję sobie fragment Jackie Chana. O, proszę bardzo. Ja już miałem kończyć. A tu kto przyszedł? Mamy chleb bez glutenowy. Proszę bardzo, jeszcze szefie pytają się nas, gdzie jesteśmy. Powiedziałem, że ty będziesz o tym mówił, bo ty możesz oficjalnie sobie. W Barcelonie, jesteśmy w Hiszpanii. Co mogę więcej powiedzieć? Na razie chyba tylko tyle. Nic więcej nie powiemy, no. Nic więcej nie powiemy, kurwa. Ale już myślę, że szpącą fajne rzeczy. Słuchajcie, jak to szło z tym Jackie Chanem, bo obiecałem wam, że zakończę recytacją. Wjeżdżam jak peki. Jakbym wyjebał cały towar z apteki. Dzisiaj mam oczy jak... Jackie. Sklejam powieki jak szczęki. Rekin wybucha konfetti. Wyjebię ostatni grosz, żeby wyglądać znowu jak skąd. Pajzierzosz. Nowa muzyka to leki, jaramy coś. Gramy w Chińczyka za sos, mordo. Wiem, że to nie było najlepsze, ale się starałem w ogóle kiedyś lepiej niż z recytacją. Jak wam siedzą moje okulary nowe? O, i to jest styl, o mojej leży. To jest kurwa Balenciaga, to nie są tanie rzeczy. Nie ma pierdolenia, słuchajcie, kurwa, w tańcu. Słuchajcie, żegnamy się z wami serdecznie. Do zobaczyska. Miłego dnia, najlepszego. Uśmiechajcie się. Mam tajni, zajść ciężkie powieki. Panienki ustawiają mnie na tapety. Zasłynąłem z tego, że jaram se pety. Za grzechy mnie cenią, więc jak się nie cieszyć mam. Jak Charizard, to win mam przy sobie, kiedy lupę sobie nabijam. Potem palę lole i tak całe dnie i to mi gra. Problemy pierdolę, jak pojawią se...